Przez lewej strony chcesz też. Dobrze. I prosto. Do samego końca jedziemy prosto. Taki łuk w lewo będziesz miał. Na spokojnie. I chciałbym, żebyśmy teraz pojechali sobie w lewo. Całkiem w lewo. Przez plac jedziemy sobie prosto. I na końcu w ogóle wyjedziemy w prawo. Teraz zaraz Ci wytłumaczę wszystko. Ostatnie prawo czy tu? Tu pierwsze, pierwsze prawo. I na chwileczkę chciałem, żebyś się tutaj zatrzymał. Mhm. Na chwileczkę. Dobrze, słuchaj. Zaczniemy sobie... na chwileczkę tak ściszę. Dobra, może nawet wyłączyć. Słuchaj, zaczniemy sobie od takich podstawowych kwestii dotyczących jazdy. Ja zobaczę, zrobimy sobie takie dwa, trzy okrążenia w ogóle po torze. Ja zobaczę, jak Ty jeździsz, jak sobie radzisz za kierownicą, jakie masz odruchy. Omówimy ewentualnie te odruchy i do jakich będziemy dążyć, może w ten sposób powiem. Potem pojedziemy sobie, zrobimy sobie tak zwaną podsterowność, nadsterowność samochodu. Zobaczymy, czym się one charakteryzują, co to jest, jak na trzynarze działać. Aczkolwiek tu masz system ESP, więc tutaj ciężko będzie, ale postaramy się. I później pojedziemy sobie na drugą płytę, na której sobie tam grubsze rzeczy będziemy robić, dobra? I teraz tak, chciałbym, żebyś pojechał w ogóle od razu w lewo. Po prostu w lewo i wzdłuż tej drogi po prostu jedziemy sobie po torze, tak? Po torze. Nie musisz się śpieszyć, znaczy bym chciał, żebyś się gdzieś śpieszył, a tak to ujmijmy. I jedziemy sobie spokojnie po torze. Maksymalnie tam 40-50 na godzinę to jest taki maks, nie? I chciałem, żebyś sobie spokojnie pojechał, bo wiesz, chcę przy okazji zobaczyć, jaka jest twoja pozycja za kierownicą, jak trzymasz kierownicę, jak ją łapiesz. I chciałem, żebyś był taki naturalny, totalnie naturalny. Jak no to jedną ręką i tak się jeździ, wiadomo, ale... No i właśnie ja tam... tutaj, ale tak, możesz na razie jechać znaczy, takich właśnie naturalnie. Znaczy kiedyś tam na takich klubowych, kiedyś miałem Seata i Bizego, takie spotkanie klubowe mieliśmy gdzieś tam na lotniskach pakowane, tam jakieś takie... Między pachołkami takie rzeczy to już tam kiedyś się jeździło po kilka razy. Na Fawu Mani też na to dochodzenie byłem kilka razy też się tam pojeździć. Okay. Między takie krótkie, szybkie odcinki to kiedyś tam jeździłem, ale wiadomo, normalnie, naturalnie się jeździ jedną, ale jak już wiadomo gdzieś się tam... Naturalnie się jeździ dwoma. No tak. No ale dobra, to zaraz to sobie opowiem. Różnie, tak. I teraz jak będziesz sobie jechał, tutaj włącz sobie dwójeczkę, ale jedziemy w prawo. Będziesz miał taki slalom do wykonania. I chciałem, żebyś spróbował go zrobić bez odrywania i bez przekładania rąk na kierownicy. Tak zwanym skrętem awaryjnym. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim jak skręt awaryjny. Generalnie chodzi o to, żebyś ręce trzymał naprzeciwko siebie, czyli za 15 trzecia. Czyli o właśnie, to jest tak zwany skręt awaryjny i dzisiaj będziemy go dosyć często wykorzystywać. Dobra. Zrób sobie spokojnie drugie okrążenie po torze, czyli dalej po łuku. I tutaj z tego, co widzę, no masz, powiedzmy to, masz takie odruchy, powiedzmy to, prawidłowe. Częściowo, oczywiście tylko na tym slalomie robisz skręty awaryjne, nie? Bo dalej już raczej już jakieś tak normalnie, nie?